Proszę o zabranie głosu przez panią wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Tarnowskiego Irenę Kusion, która w swoim i w imieniu starosty Tarnowskiego głos zabierze. Szanowny panie burmistrzu, drodzy goście, w imieniu samorządu i mieszkańców powiatu tarnowskiego pragniemy wyrazić wdzięczność za państwa inicjatywę, jaką jest upamiętnienie ofiar Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia. Ofiar, które zginęły z rąk niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Odsłonięcie pomnika ku ich czci to dowód na to, iż kultywujecie państwo pamięć o wydarzeniach z naszej przeszłości, jakie wiążą się z historią państwa polskiego. Święty Jan Paweł II, wielki nauczyciel Polaków, uczył nas, iż naród, który zapomina o swojej przeszłości, jest narodem bez przyszłości. Niech odsłonięty i poświęcony dzisiaj monument utrwala pamięć o martyrologii Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia na tych terenach. Mamy obowiązek zakorzeniać w potomnych prawdę, odwagę i przywiązanie do przeszłości i losów mieszkańców naszej małej ojczyzny. Życzymy sobie, by już nigdy więcej nie dotknęły nas podobne tragiczne wydarzenia z przeszłości, by żyło się nam dobrze wśród pokoju, zdrowia i wzajemnego poszanowania. Z wyrazami szacunku, starosta tarnowski Roman Mucarz. Dziękuję. Zagłada w getta w oczach świadków wydarzeń. Będzie to fragment relacji, a zaprezentuje te fragmenty pani Danuta Skalska-Cygan, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie. Czcigodni goście, szanowni państwo, droga młodzieży. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, naznaczonym cierpieniem, strachem, pogardą dla drugiego człowieka, śmiercią. Nie ma słów, które mogłyby opisać wydarzenia rozgrywające się tutaj od lipca do grudnia 1942 roku, oddających pełnię tej tragedii. To trudne, szczególnie dla nas, ludzi żyjących współcześnie. Zatem oddajmy głos uczestnikom i świadkom tych wydarzeń. Opowiedział Mikołajewicz Izrael Dawid, urodzony 10 października 1919 roku w Wojniczu. W 1942 roku Gestapo Powiatu Tarnowskiego wydało rozporządzenie utworzenia getta w Zakliczynie i ludność żydowska z Wojnicza i całej okolicy miała przesiedlić się do Zakliczyna. Getto pomieściło około 2000 ludzi. Warunki mieszkaniowe były ciężkie. Po 20 osób mieszkało w jednym pokoju. W lecie ludzie spali na wolnym powietrzu. Po niecałych 2 miesiącach getto zostało zlikwidowane. Ludność odtransportowano do Bełżca. Z wysiedlenia pozostały 72 osoby i małe dziecko. Nazajutrz przyjechał do Zakliczyna SS Unterscharführer Rommelmann, który miał nadzór nad Żydami z całego powiatu tarnowskiego. Wydał rozkaz zlikwidowania rzeczy po wysiedlonych Żydach. Było nas 30 mężczyzn i 42 kobiety. 22 grudnia 1942 roku przyjechał Rommelmann w asyście gestapowców i granatowej miejscowej Policji Polskiej i otoczyli nas w getcie. Na miejscu Rommelmann osobiście wystrzelał około 50 osób. Jego pomocnicy zaś stali naokoło w pogotowiu z karabinami maszynowymi. Pozostało przeszło 20 osób, którym Rommelmann przyrzekł, że zabierze wszystkich do getta tarnowskiego. 5 Rommelmann zostawił do sprzątania trupów, przyrzekając im, że ich rodziny zostaną przewiezione do Tarnowa, a oni nazajutrz. Tymczasem
resztę zabrano do getta w Brzesku. W getcie auto stanęło, a Rommelmann zdjął cztery najładniejsze dziewczyny, między nimi dwie moje siostry, i wraz z Judenratem z Brzeska wzięto ich do getta tarnowskiego. Resztę, na zlecenie Rommelmanna, w sumie 16 osób, wywieziono na cmentarz w Brzesku. Ja byłem między nimi. Widząc z daleka cmentarz, domyśliłem się wszystkiego i postanowiłem za wszelką cenę się ratować. Świadectwo Kornhausera Pinkusa, urodzonego w Ochotnicy koło Nowego Targu, złożone przed Reginą Wand. 22 grudnia 1942 roku Wilhelm Rommelmann, od 1942 roku referent do spraw żydowskich tarnowskiego gestapo, przyjechał do getta z gestapowcami i rozpoczął strzelaninę. Jak zwykle, wszyscy Żydzi zebrali się na placu. Następnie po kilkunastu prowadzili przedbożnicę i siekali z karabinu maszynowego. 14 osób zamknęli osobno, w pokoju. Najpierw wzięli apla i pytali, gdzie broń. Bili do utraty przytomności, wreszcie zastrzelili go z całą rodziną. Później brali innych przed bożnicę, gdzie był już wykopany dół. Widok był okropny. Starsi stali spokojnie. Dzieci okropnie płakały. Matki z dziećmi na ręku płakały. 8 najsilniejszych ludzi zostawili. Ci mieli chować swoich bliskich. Niektóre ciała jeszcze drgały, lecz oprawcy kazali się im spieszyć. Gdy już pola były uprzątnięte z ofiar, mordercy kazali pozostałym 8 wejść do dołu i dokończyli dzieła. Świadectwo Sali Ebenholz, urodzonej 29 maja 1913 roku w Zdoniu. Zeznająca usłyszała od Albina Chwieja, zamieszkałego w Zakliczynie, i od wielu innych naocznych świadków, że w dniu 22 grudnia 1940 roku, w czasie likwidacji getta w Zakliczynie, wykopano obok synagogi, obecnie całkiem zburzonej, masowy grób. W grobie tym zakopano zwłoki 55 Żydów, odemanów i członków Rady Żydowskiej z rodzinami. Szanowni Państwo, wśród zebranych byli dorośli, kobiety i dzieci, kobiety i mężczyźni, nastolatkowie oraz dzieci w różnym wieku. Najstarszy chłopiec miał 10 lat, a najmłodsza dziewczynka 9 miesięcy. Nazwiska straconych odnajdziecie Państwa w materiałach opublikowanych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Przeczytajcie je i otoczcie pamięcią. Chociaż tyle jesteśmy im winni.